Kambodziego. Myślał, że prezes przywita go z otwartymi ramionami, że bezinteresownie wykarmi go jak dawno niewidzianego syna rodzonego, a gdy wtem powiedział prezesowi o swym zamiarze, wtem prezes rzekł: nie odwiedzaj prezesa swego z pustymi rękami, przywieź choć pickę za 10 dolków. Wtem prezesowi odparł, powtarzając jak Katarynka, preziu: I am full. I na tym skończyła się ambitna odyseja ambitnego kataryniarza. Jak ktoś moje rzeczy dotyka. O, żeż ty kurwa, co za dziwolom. Czaisz? No zapewne to. Nie, no. Nie chcesz eskalować na razie? No. A później trzeba będzie. I potem tak. Nie, no bo Ren nie jest liczącym się graczem, że ci zaskoli. Nie się cieszę, że się odmówi. Dzisiaj mu się nagrałem, żeby przyniósł do mnie, czy może przyjechać. Cały czas, czy może przyjechać tak dzisiaj do mnie. Jakie mam plany? Czy mógłbym przyjechać? Mi się nie chciało z nim samym siedzieć, jak oni się zjechali, to mówię: nie, przyjedź, ale moje koty, bo on przywiózł sałatki, sobie coś kupiła. No weź, ale coś na stół, żebyś postawić, weź jakąś pizzę, to jest 10 dolarów kosztuje, to każdy się zerwie, nie? Wiesz co, w sumie to ja już się najadłem dzisiaj i nie przyjadę. A to znaczy, że to przyjeżdża się tu najeść, czy co? No, no, a pizza miała być dla wszystkich, nie dla ciebie. Okon.